wiózł na przednim siedzeniu pół kilo marihuany. Wpadł, bo nie zatrzymał się na stopie. Tym razem telewizję Leszno odwiedziła grupa ze Świetlicy w szkole podstawowej nr 12. Poseł Jan Dziedziczek znów interpeluje, tym razem w kwestii żurawi. Już niedługo żużlowcy w Ogołni Leszno po raz kolejny spotkają się z kibicami, tym razem w Lesznie, Grabonogu i Lipnie. Dobra architektura, powojenny modernizm w Polsce to temat darmowego warsztatu z historii sztuki, który Galeria MBWA organizuje 4 lutego o godzinie 11. Trwa sprzedaż biletów na mecze w Ogołni Leszno podczas rundy zasadniczej PGE Ekstraligi oraz rozgrywek drugiej ligi żużlowej Steiner Unii Kolejarza Rawicz w sezonie 2019.